Bitcoin to piramida finansowa, jedna wielka bańka, nie da się na nim zarobić, tylko stracić. Jak widać, przez ostatnie dni cały czas spada, a dołek dopiero znajdziemy w okolicach 10 tysięcy dolarów. Tak więc, takie coś będą wam omówić ludzie, którzy podchodzą do rynku bardzo emocjonalnie i patrzą na rynek z perspektywy wykresu jednogodzinnego lub nawet mniejszego, paronastominutowego itd., itd. Skoro mnie oglądacie i jesteście tutaj już od jakiegoś czasu, to wiecie, że ja wolę do rynku podchodzić z no, dłuższej, szerszej perspektywy. I takie podejście po prostu dla mnie najlepiej się sprawdza i pozwalało mi zawierać zyskowne transakcje. Ja nie mówię, że wszystkie. Zdarzały mi się jakieś tutaj małe turbulencje po drodze, ale finalnie do tego podejścia się trzymam. Dzielę się z Wami moimi strategiami. Te, które aktualnie opublikowałem na tutaj YouTube, które możesz znaleźć w playliście nazwaną Moje Strategie Tradingowe. One wszystkie opierają się na podejściu długoterminowym lub średnioterminowym. Dlatego dzisiaj omówimy sobie ostatnie ruchy cenowe Bitcoina, dokąd one mogą dalej prowadzić, jakie są zagrożenia oraz okazje oraz co ja, jakie konkretne ja robię ruchy, sprzedaję, kupuję czy nic nie robię. Tego się dowiesz w tym materiale. Zatem lecimy. W jednej z ostatnich analiz zwracałem uwagę na niedźwiedzią dywergencję, która nam się stworzyła. Właśnie tutaj, w tym zakresie, jak widać, wartości na RSI coraz bardziej malały, a cena bitcoina rosła w górę. No i teraz scenariusz, który omawiałem właśnie chyba parę dni temu, czy tam może z tydzień czy dwa temu, się po prostu teraz sprawdza. Zatem mogę dalej iść zgodnie z moim wyznaczonym planem już parę miesięcy temu. W krótkim terminie myślę, że warto zwracać uwagę na wsparcia. Jednym z takich kluczowych wsparć, które wcześniej omawiałem, to jest Średnia krocząca 200 na wykresie jednodziennym przypominam i to właśnie od tej średniej mieliśmy odbicie w ostatnim czasie, zatem warto obserwować właśnie co się dzieje w tym zakresie. Na chwilę obecną wygląda to na fakeout, ale oczywiście świeczka tutaj dniowa się nie zamknęła, zatem jeżeli nie macie ekspozycji na rynek, a chcecie jakoś wykorzystać odbicie lub przebicie tej linii, to na chwilę obecną należy pamiętać, że brak pozycji to tak naprawdę również jest pozycja sama w sobie. Ja osobiście pozycję otwartą mam jedną i ci ją zaraz pokażę. Zarówno jak i scenariusze na e, kolejne zagrywki. Tak więc, biorąc pod uwagę strukturę rynku, która w ostatnim czasie nam się tutaj wykreowała oraz ostatnie ruchy cen i to, co później jeszcze zobaczysz w tym materiale, to widzę tutaj spore prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnych ruchów e, na wykresie, dosyć znaczących ruchów, które mogą pozwolić dać nam po, zwyczajnie zarobić, bo, bo po to tutaj jesteśmy. Teraz jednak e, zwróćmy na chwilę uwagę na pokłosie, które jest wynikiem tego typu ruchów w ostatnim czasie. Prawie pół miliarda dolarów w zlikwidowanych pozycjach w jedną dobę. Z Takich ciekawostek to na giełdzie BitMEX największa jedna likwidacja wynosiła 9 i prawie pół miliona dolarów. Więc jak nie zostać zlikwidowanym, a wręcz wykorzystać tego typu ruchy? W koszarach tradingu w zakładce analizy on-chain mamy wgląd w narzędzie Kingfisher, które pokazuje nam poziomy likwidacji lewarowanych pozycji. I tutaj widzimy, że po właśnie tych ostatnich ruchach jest jeszcze sporo płynności do zabrania przez market makerów. Jest to płynność do zabrania w okolicach 19 tysięcy dolarów a jeszcze niżej mamy jeszcze większe likwidacje w okolicach 18 tysięcy dolarów. Mówię tobie o tym dlatego, że market makerzy dokładają wszelkich starań, aby tak naprawdę zlikwidować jak najwięcej pozycji, aby zapełnić swoje kieszenie. A właśnie dzięki takim narzędziom to mamy wgląd w ich e, po, następne potencjalne ruchy. Kingfisher i Highblock to są płatne narzędzia, jakby co, tutaj je znajdziecie kompletnie za darmo. No i z racji tego, że znajdujemy się na tym bardzo kluczowym wsparciu, o którym wcześniej powiedziałem, to aktualnie również testowany jest tak naprawdę poziom oporu, z którym mieliśmy do czynienia już od listopada dwa lata temu. No i teraz, czy ten opór, który tutaj wskazując po tych ruchach, e, powoli zamienia się w wsparcie to tak naprawdę wybronienie tego poziomu byłoby zdecydowanie bardzo byczym sygnałem w dłuższej perspektywie. Ale tak jak mówiłem, jest za dużo płynności właśnie w tym rejonie do ściągnięcia przez market makerów. Zatem myślę, że presja kupujących, która pojawiła się właśnie w tym momencie, może wynieść nas w okolice nawet 21,5 tysiąca dolarów. Oczywiście nie mówię, że to jest główny scenariusz, na jaki celuję, ale taki, pod który myślę, że spekulacyjnie warto byłoby się przygotować. Więc jeśli, ale tylko to jeśli byśmy. Rzeczywiście wrócili na ten poziom 21 500 dolarów, to wtedy bym się skusił na małego shorta o dźwigni 5x i z tego poziomu myślę, że. Osiągnięcie tych potencjalnych 18 tysięcy dolarów około byłoby możliwe. Aktualnie w tej sytuacji ja shorta nie otwieram, a wręcz przeciwnie. Ja zgodnie ze strategią mojego longa, który się nieco skurczył właśnie w ostatnim czasie, ja do niego dokładam. Na Twitterze na bieżąco informowałem co, gdzie i kiedy i jak. Pierwszą małą partię dołożyłem właśnie w okolicy 21 tysięcy dolarów, ale ostatnio zrobiłem ponownie depozyt na giełdę Bybit tutaj, bo z niej korzystam. Najlepiej mi się tutaj traduje, najwięcej zyskownych pozycji mi wchodzi. To ja zrobiłem właśnie tutaj depozyt, aby być przygotowanym właśnie na dalsze tutaj potencjalne ruchy w dół, a w dłuższym terminie to raz jeszcze będę czerpał zyski w okolicach 25 tysięcy dolarów. Z tym longiem mi się nie spieszy, on jest zdecydowanie nastawiony na bardziej długoterminowe siedzenie na tej pozycji. Jest to long o dźwigni 3x. Jest to zagrywka o stosunkowo małym ryzyku, a o, mi się wydaje, że sporej nagrodzie, dlatego w końcu ją otworzyłem. Zdecydowanie widzę tutaj potencjał na kilkukrotne pomnożenie mojego wkładu, który włożyłem właśnie w tą pozycję. Pamiętajmy, że ta ogromna ilość foodu, która w ostatnim czasie się pojawiła od strony regulacji oraz makroekonomii i gospodarki, to tak naprawdę Bitcoin na chwilę obecną ruszył się o ile Paranaście procent od tego lokalnego szczytu. No i raz jeszcze, w szerszej perspektywie, to Bitcoin został stworzony jako właśnie odpowiedź na wydarzenia i newsy, które widzimy w ostatnim czasie. Tak więc zdecydowanie długoterminowo to jestem byczo nastawiony. Krótkoterminowo to myślę, że Wam nakreśliłem mniej więcej jak to wygląda. Pamiętaj, że w sytuacjach, w których czujesz się trochę taki underexposed na ruchy cenowe i chcesz zawrzeć jakąś pozycję na rynku, żeby po prostu być w grze, to może oznaczać, że to nie jest najlepsza decyzja. Może nie wiem. Strzel sobie drzemkę lub w ogóle się prześpi I z rana na trzeźwo przemyśl swoją strategię Ja za pomocą tego longa nastawiam się W perspektywie paru miesięcy Nawet do roku, półtorej roku Wyposażony w cokolwiek Stanie na drodze tutaj bitcoinowi W tą pozycję, ale nie ograniczam się tylko do niej Jak wiecie ja na bieżąco akumuluję różne altcoiny I altcoinami, które ja skupuję właśnie W tym momencie oraz Które będę nadal kupował W sytuacji, w której spadniemy jeszcze niżej To jest między innymi CFX Conflux. Ja o Konflux mówiłem w ostatnim czasie, że poniżej 20 centów widzę tutaj naprawdę przyjemną okazję na długą akumulację na long term, zdecydowanie na long term i traktuję tego altcoina jako pozycję na kolejną hossę, a nie na jakąś krótkoterminową zagrywkę. Drugi altcoin, który dokupuję w aktualnej sytuacji to jest Blur. Widzimy, że on również ładnie zareagował w stosunku do Bitcoina. Posiadanie tego altcoina myślę, że fajnie otworzy mi większą ekspozycję na rynek NFT. Jest to obszar, w którym zdecydowanie czuję się leciutko underexposed i na bieżąco szukam jakichś kolekcji NFT lub właśnie altcoinów powiązanych z tym światem. No bo temat NFT to jest po prostu coś, co będzie istniało, coś co już istnieje tak naprawdę, już ma zastosowanie w prawdziwym świecie, a kolejne miesiące, jak i lata będą moim zdaniem tylko coraz to bardziej sprzyjające tym niepodzielnym tokenom. Wracając raz jeszcze tutaj do bitcoina. To chciałbym jeszcze nakreślić, że w aktualnej sytuacji na rynku, ja to powtarzałem już nieraz, już od mi się wydaje paru miesięcy, jeśli nie nawet od już roku, to każdy dolar zainwestowany właśnie w ostatnim czasie jest tak naprawdę na wagę złota. Jest to dolar, który odpowiednio zarządzany zaowocuje nawet kilkukrotnie, szczególnie na rynku kryptowalut. Dlatego, jeśli chcecie wycisnąć jeszcze więcej ze swojego kapitału. To w opisie pod tym filmem macie okazję na zgarnięcie około 150 zł, kompletnie za darmo, za tak naprawdę parę minut bardzo prostych czynności. No, tak jak mówię, to na tym rynku parę dziesiąt dolarów zainwestowane w odpowiednim momencie. W momencie, w którym ja oraz wielu znanych mi inwestorów naprawdę grubo wchodzi w ten rynek już od jakiegoś czasu, właśnie w tym mniej więcej zakresie, to zwyczajnie może się po prostu bardzo opłacić. Dlatego myślę, że warto wykorzystywać tego typu okazje. Wszystko macie wypisane w opisie oraz przypięty komentarzu pod tym właśnie filmem. Więc po obejrzeniu tego materiału zerknijcie sobie na dół, co tam ciekawego możecie znaleźć. Podzielę się z Tobą jeszcze jednym altcoinem, który zamierzam rzeczywiście dalej akumulować. Jest to Seek. Myślę, że jest to bardzo przyjemne takie okno na świat metaverse, który również podobnie jak NFT. Moim zdaniem będzie się tylko stale rozwijał. Ogromne pieniądze są wrzucane w tą branżę przez wiele funduszy, przez wiele uznanych firm, więc po prostu jest to temat, który wypadałoby znać oraz mieć po prostu ekspozycję na niego. Aktualne dni oraz nadchodzące tygodnie w najbliższym czasie myślę, że będą jak najbardziej kluczowe. I myślę, że w tym materiale nieco nakreśliłem, jak ja zamierzam je wykorzystać, no żeby po prostu trochę, zapełnić jeszcze bardziej swoje kieszenie. Ja wszystkie moje trady, nawet te, którymi się nie dzielę publicznie na kanale, ja je robię właśnie na Bybicie, tutaj mi się najlepiej traduje. Zauważyłem, że tutaj otwieram najwięcej zyskownych pozycji niż w przypadku innych platform. Dlatego jeśli nie korzystasz jeszcze z Bybit, to jak najbardziej rozumiem, do niczego tutaj nie namawiam. Ale po prostu widzę po sobie, że po około 6 latach na tym rynku, to ja przeszedłem przez wiele, wiele giełd, platformek jakichś dziwnych brokerów. I to właśnie finalnie wylądowałem tutaj. No i co więcej, to jest tutaj naprawdę wiele różnych konkursów, giveawayów. Ja tutaj na bieżąco co miesiąc zbieram setki, tak naprawdę czasami nawet się zdarzało tysiące dolarów za wyrobiony obrót oraz poszczególne działalności. Tutaj mamy transparentnie wypisane nagrody, jakie możemy dostać za aktywności, które robimy za darmo na każdych innych giełdach, czyli właśnie jakiś depozyt, czy otwarcie jednego, czy dwóch tradeów, czasami może nawet więcej. A tak naprawdę wyrobienie jakiegoś wolumenu, tutaj na przykład jest 6000 dolarów, to nie jest trudne i już Ci mówię dlaczego. Wystarczy otworzyć tak naprawdę parę takich pozycji, które otwierasz, zamykasz, masz wtedy wyrobiony obrót i 100 dolarów ląduje u Ciebie na koncie kompletnie za darmo. Myślę, że gratis to uczciwa cena. Ja sam już odebrałem te nagrody. Jest to naprawdę mega łatwe. Jest wszystko tak jak tutaj napisane, bez jakichś kruczków i innych te tego typu rzucanych kłód pod nogi. Wszystko jest transparentnie. Więc już tutaj kończąc mam nadzieję, że Wyjaśniłem wam, jak ja widzę kolejne potencjalne ruchy bitcoina, jak ja się uzbrajam na nie oraz jakie mam podejście ogólne do rynku w szerszej perspektywie oraz w krótszym terminie. Dziękuję tobie, że wytrzymałeś się ze mną tutaj do samego końca. E, powiedz mi proszę w komentarzu, jak ty się uzbrajasz na kolejne ruchy lub może jak już jesteś przygotowany na nadchodzące tygodnie oraz miesiące. Jakie altcoiny skupujesz w tym momencie? raz, jakie pozycje zamierzasz lub może masz już otwarte. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!